Witam Państwa. Rozpoczynamy dzisiaj drugie posiedzenie komisji. Porządek obrad. Rozpatrzenie odpowiedzi ministra rodziny, pracy, polityki społecznej na dezyderat nr 124 w sprawie warunków wykonywania zawodu pracownika socjalnego. W punkcie drugim rozpatrzenie odpowiedzi ministra rodziny, pracy, polityki społecznej na dezyderat nr 125 w sprawie nowych rozwiązań kierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Całość. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego poprzez uchylenie artykułu 3 ust. 1 punkt 6. Będzie przedstawiał pan poseł Mirosław Maliszewski. W punkcie czwartym rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze będzie przedstawiał pan poseł Robert Warwas. W punkcie piątym rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany artykułu 7 punkt 3 oraz artykułu 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Kolejnymi zmianami będzie również przedstawiał pan poseł Robert Warwas. W punkcie szóstym rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń w zakresie penalizacji nieodebrania paragonu fiskalnego przez uprawnionego nabywcę towaru lub usług. Ja będę przedstawiał ten punkt. I w ostatnim punkcie siódmym rozpatrzenie petycji w sprawie uchylenia artykułu 7 i artykułu 17 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni będzie przedstawiał pan poseł Mirosław Maliszewski. Także kworum jest, możemy przechodzić do rozpatrzenia punktu pierwszego. Odpowiedzi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na dezyderat nr 124 w sprawie warunków wykonywania zawodów pracownika socjalnego. Dziękuję panu przewodniczącemu Raniewiczowi. Bardzo proszę przedstawiciela ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o przedstawienie odpowiedzi na dezyderat. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, szanowne panie przewodniczące, szanowna komisjo. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gdyby pani zechciała się przedstawić, żeby w protokole było to zarejestrowane. Justyna Pawlak, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. W odpowiedzi na dezyderat wskazaliśmy, że temat wykonywania zawodu pracownika socjalnego będzie przez nas przeanalizowany. I tak też na przełomie lipca i sierpnia sprawdziliśmy sprawozdaniem jednorazowym i zapytaliśmy w ramach takiego szerszego sprawozdania dotyczącego ośrodków pomocy społecznej, zapytaliśmy ile ośrodków, ile gmin ma problem z zatrudnieniem pracowników socjalnych i 343 gminy, 343 ośrodki pomocy społecznej na 2478 gmin zgłosiło problem w zatrudnieniu na stanowisko pracownika socjalnego. Idąc dalej po tej analizie, zaproponowaliśmy zmianę do ustawy o pomocy społecznej, wskazując, że po uprzednim ukończeniu studiów wyższych na jednym z kierunków pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia nauki o rodzinie, po ukończeniu tych studiów wyższych i po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu metodyki, metodologii pracy socjalnej, będzie takie osoby uprawniało do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Ta zmiana jest zaproponowana do zmiany do ustawy o pomocy społecznej. Obecnie zmiana do ustawy o pomocy społecznej uzyskała akceptację zespołu do spraw programowania prac rządu. Czekamy jeszcze na wpis do wykazu prac i po tym będzie skierowana zmiana do ustawy o pomocy społecznej do konsultacji zewnętrznych. Bardzo dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Raniewicza, który referował petycję o stanowisko.
Dziękuję bardzo. No, cieszę się, że pani tutaj przyszła i nam szerzej przedstawiła sprawę, gdyż w tej odpowiedzi tych wielu szczegółów nie było wcześniej zawartych. W związku z tym, że prace trwają i to idzie w takim prawidłowym kierunku, bo z toku dyskusji w czasie pracy komisji wynikało, że jak najbardziej potrzeba już przeprowadzić tą zmianę, gdyż są to problemy kadrowe istotne w tym momencie. No, mam nadzieję, że to uda się w miarę szybko przeprowadzić i zmiany te jak najszybciej wejdą w życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A kiedy możemy się spodziewać projektu ustawy w Sejmie? Bo to będzie tak naprawdę moment, w którym będzie wiadomo, że są możliwości uchwalenia w tej kadencji, bądź po prostu już nie będzie czasu. No, czekamy na dniach na wpis do wykazu prac i potem skierujemy na 30 dni do konsultacji międzyresortowych, na 14 do 30, na 30 dni ze związkami na konsultacje i potem no, będzie też opiniowanie też Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, no i dalszy proces legislacyjny. Czyli maj, czerwiec. No, bardziej koło połowy roku, tak. Koło czerwca, tak, do Sejmu trafi. No to szanse realne, że to będzie uchwalone w tej kadencji są, powiedziałbym, bardzo ograniczone. Myślę, że tam jeszcze są inne zmiany zaproponowane do ustawy, no i będziemy się starali, żeby jak najszybciej to jednak tutaj procedować. Dziękuję. No, wyjaśnienia są, tak jak mówił już pan przewodniczący Raniewicz, pełne. Proponuję zatem przyjęcie odpowiedzi na dezyderat. Czy wobec takiej propozycji są zastrzeżenia? Nie słyszę, zatem uznaję, że komisja przyjęła odpowiedź ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na dezyderat nr 124 w sprawie warunków wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Przechodzimy do punktu drugiego. Proszę także przedstawicieli ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o przedstawienie odpowiedzi na dezyderat nr 125 w sprawie nowych rozwiązań kierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Kto z państwa? Bardzo proszę, pani. Dzień dobry państwu. Anna Iwańczyk, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostałam upoważniona do prezentowania stanowiska ministerstwa w tym punkcie. Pani przewodnicząca, mógłbym oczywiście stosowny dokument przedstawiła. Natomiast chcę powiedzieć, że informacja, która była przedstawiona przez nasz resort w odpowiedzi na dezyderat, uaktualniła, bym powiedziała. Na dzisiejszą chwilę się trochę uaktualniła, ponieważ działania, o których pisaliśmy, weszły w kolejny etap prac. I tak może pokrótce. Do tych nowych rozwiązań należą rozwiązania, które zostały włączone w taki pakiet, który nazywa się mapą drogową budowy wsparcia systemu, mapą drogową wsparcia systemu dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym oczywiście opiekunów. I takim pierwszym elementem to jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, gdzie w tej chwili wiadomo, że został opracowany plan wsparcia, jest on dostępny na 2019 rok, który jest dostępny, upubliczniony na stronie naszego resortu i są podejmowane działania w kierunku uruchomienia kolejnych programów z zakresu czy to usług opiekuńczych czy asystencji osobistej, przy czym trzeba zaznaczyć, że program jest oczywiście rządowy i nie tylko działania naszego resortu będą tutaj wchodziły w grę. I ten Solidarnościowy Fundusz liczymy, że będzie zabezpieczał oczywiście środki finansowe na te działania, na które do tej pory nie było środków w ramach wszystkich działań, które są finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również z innych źródeł, znaczy mam na myśli tutaj oczywiście też środki, czy to europejskie w ramach realizowanych projektów, czy to środki samorządowe, bo wiadomo, że dofinansowanie z PFRON-u jest w niektórych działaniach dokładane do środków, które wykładają samorządy.
Następnym pakietem to jest rządowy program Dostępność Plus, za który tak naprawdę odpowiedzialny jest resort inwestycji i rozwoju. Tym niemniej działania na rzecz osób niepełnosprawnych są w realizacji ścisłej tutaj z naszym resortem. W szczególności odnosi się to do 4 działań, za które odpowiedzialny jest nasz resort. W tym tutaj będzie to zatrudnienie w administracji, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, polityka na rzecz ekonomii społecznej. 2 działania tutaj ma nasz resort, jak również jako resort, ponieważ nadzorujemy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będą tutaj również 2 działania, takie szczególnie ukierunkowane na osoby niepełnosprawne. Jedno działanie to jest Krajowy Ośrodek Motoryzacji Osób Niepełnosprawnych. To jest w ramach działania Mobilność programu Dostępność Plus, a drugi Absystent i to jest kwestia udogodnień dla osób niewidomych. Poza tym współuczestniczymy w działaniach z zakresu działania też pierwszego właśnie poprzez Państwowy Fundusz Dostępne Budynki, jak również dostępne usługi, znaczy z zakresu cyfryzacji, w działaniach z zakresu cyfryzacji, jak również transport. Czy oczywiście jesteśmy tam podmiotem współpracującym. To są takie, i jeszcze jedno działanie, które zostało wymienione, i to właśnie dlatego powiedziałam, że jest pewna aktualizacja, było wymienione, jednym z elementów mapy wsparcia był pakiet społecznej odpowiedzialności. Więc chcę powiedzieć, że tam te elementy, które wcześniej były planowane i konsultowane, one de facto znalazły w tej chwili przełożenie na działania zarówno, które są w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, jak również częściowo czekają jeszcze na dalsze rozwiązanie z tytułu chociażby prac związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i tego, co wyniknie z prac międzyresortowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, niezdolności do pracy i jeszcze kilka różnych rozwiązań, które no wymagają jeszcze jednak chwilowego, no czasu, po prostu chwilka czasu. Natomiast jeszcze myślę, że do takich kompleksowych rozwiązań będzie należała strategia na rzecz osób niepełnosprawnych. W tej chwili jesteśmy na etapie ukończenia nad nią prac. Czekamy na numer do wykazu prac legislacyjnych rządu, żeby została wpisana i to ona również będzie obejmować te wszystkie działania kompleksowo. Realizowane są ponadto w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój przez nas działania. One właśnie nabierają, bym powiedziała, tempa, to znaczy już w tej chwili zgłosili się partnerzy do realizacji tych działań. Jeden z programów będzie dotyczył rehabilitacji zawodowej, drugi rehabilitacji społecznej. Ten z rehabilitacji społecznej włącza usługi asystenckie. Poza tym myślę, że trzeba powiedzieć tutaj o współpracy przy wspólnych działaniach po poprzednim proteście osób niepełnosprawnych, takich jak ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i tutaj współpracujemy z resortem zdrowia odnośnie wdrożenia określonych rozwiązań. Tak samo realizacja i wdrażanie programu Za życiem. W tej chwili jest planowana zmiana uchwały do tego programu, tak żeby on był bardziej efektywny niż dotychczas i żeby można było pewne środki przeznaczyć właśnie no, bardziej efektywnie. I nie wiem jeszcze, przyznaję, czy jeszcze coś takiego, znaczy to są, powiem tak, te rzeczy, które wymieniłam są naprawdę takie bardzo kompleksowe i no, nakład środków jest olbrzymi, bo obiecam Państwu pewnie, że Dostępność Plus to jest 23 miliardy złotych, przy czym ze środków budżetu państwa to jest 2,3 miliarda. I jeżeli chodzi o Solidarnościowy Fundusz, no to też jest kwota niebagatelna, 647, tak jak dobrze pamiętam, tam jest, sekundkę, moment, ja sprawdzę, dobrze, bo nie chcę się pomylić w końcówce, dobrze, proszę o sekundkę tylko, sprawdzę. Tak,
dobrze powiedziałam, 647 milionów złotych, ale na wszelki wypadek wolałam się upewnić. To jest planowana wartość przychodów w 2019 roku. Więc to jest naprawdę olbrzymia ilość środków, które mogą być spożytkowane właściwie. Natomiast też warto wskazać, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych również przeznacza większą ilość środków na zadania, które będą wydatkowane na rehabilitację społeczną i zawodową. Nie wiem, to może tyle z mojej strony pokrótce. Jeżeli będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję. Petycję referowała pani poseł Wróblewska. Bardzo proszę o pani stanowisko. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przedstawienie tych dodatkowych informacji i za dosyć szczegółowy plan, który Państwo tutaj nam przesłaliście, planowanych działań. Na papierze, problem w tym, że na papierze to wygląda świetnie. W praktyce niestety jest zupełnie inaczej. Jedna zasadnicza rzecz. To, co Państwo przedstawiliście, nie do końca jest odpowiedzią na pytania zawarte w dezyderacie, ponieważ pytaliśmy konkretnie o środki, które trafią bezpośrednio do ludzi. W petycji była prośba o 500 plus na osobę niepełnosprawną, dołączane do renty socjalnej. Nie ma tutaj absolutnie mowy o konkretnych środkach finansowych przekazywanych bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. To po pierwsze. Jest to o tyle istotne, że aktualna sytuacja gospodarcza i pewne rozwiązania przygotowywane przez rząd, o których Państwo coraz częściej głośniej mówicie, są to bardzo często rozwiązania polegające na przekazywaniu żywej gotówki do obywateli. I mamy grupę obywateli najbardziej potrzebującą, osoby wykluczone społecznie z powodu niepełnosprawności i niesamodzielności, do których te pieniądze w żywej gotówce w ogóle nie trafiają. Jeśli pani pozwoli, to ja się pokrótce odniosę do tych rzeczy przedstawionych w pani w piśmie skierowanym tutaj w ramach odpowiedzi na dezyderat. Po pierwsze, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Brzmi dobrze, ale znowu pytanie. To są pytania nie moje, tylko pytania osób z niepełnosprawnością. Co będzie z tego konkretnie finansowane? Do kogo trafią te środki? Czy tylko NGOs będą mogły się starać? Czy tylko będą to programy rządowe? Czy faktycznie będzie coś z tej żywej gotówki, którą zabieracie najbogatszym Polakom, przekazywane w formie żywej gotówki do obywateli najbardziej potrzebujących, czyli do osób z niepełnosprawnością? Po drugie, pakiet społecznej odpowiedzialności. Tutaj jest sporo mowy. Też między innymi o ustawie o zatrudnieniu wspomaganym. Pytanie, kiedy to trafi do Sejmu, bo tych informacji ciągle brakuje. Pewne rozwiązania Państwo przewidujecie długoterminowo, one są bardzo potrzebne, ale jeśli mówimy o tym, że wejdzie coś w 2020 czy 2022, to są bardzo odległe daty i znowu pozostają osoby, które dzisiaj nie mają za co żyć. Mówicie Państwo o szerokich konsultacjach, które przeprowadzacie, o tym, że wsłuchujecie się w głos osób niepełnosprawnych. Ja przeczytam dosłownie dwa zdania. Stowarzyszenie Chcemy Całego Życia, osoby zajmujące się środowiskiem osób autystycznych. Pisze tak o konsultacjach, które Państwo przeprowadzacie. W trakcie konsultacji projektu zmiany rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy prowadzonych od lipca 2018 roku zgłosiliśmy wiele istotnych uwag, które nie zostały uwzględnione. Uważamy, że na obecnym etapie prac w całości koncepcji nowych typów domów, uważamy, że na obecnym etapie prac nad rozwiązaniami dla osób z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi nasze rekomendacje powinny być jeszcze raz dokładnie przeanalizowane i uwzględnione. Jeśli chodzi o autystyków, Państwo coś wprowadzacie do rozporządzeń podczas tych konsultacji, a później przed publikacją te zapisy znikają. Środowisko się czuje po prostu oszukane. Pani wie, o czym mówię, środowiskowe domy samopomocy typu D i E skierowane bezpośrednio do autystyków i do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kolejna sprawa, program Dostępność Plus. Fantastyczny program, jestem jak najbardziej całym sercem za nim. O ile dobrze pamiętam, tam jest chyba 22 miliardy przeznaczone na ten program, bo to jest 23 na przestrzeni oczywiście kilku lat. Być może też nie pamiętam szczegółowo, ale większość tych środków, bo około 90% jest na szeroko rozumianą infrastrukturę. Więc ja znowu pytam, gdzie są te pieniądze dla osób, które nie mają za co żyć, bo o tym mówimy. I proszę wybaczyć, ale ten ostatni zapis, który tutaj mam w tym Państwa piśmie, to załamał mnie bardzo. Po raz kolejny.
podkreślacie państwo, ja przeczytam ten fragment. Działania rządu przełożyły się na to, że osoba niepełnosprawna od urodzenia lub niepełnosprawność, której powstała w dzieciństwie wraz z opiekunem, dostają około 3000 zł wsparcia na życie. Szanowna Pani, ja przypomnę, że w 2014 roku był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wprost mówił, że nie można różnicować ludzi, obywateli Polski ze względu na moment powstania niepełnosprawności. A państwo w swoich rozwiązaniach 5 lat później dalej odwołujecie się i podkreślacie, wprowadzacie dalej podziały. Ja wiem, że na pozostałe rzeczy też poszły środki finansowane co 3 lata, jest waloryzacja co 3 lata, tutaj mamy waloryzację co rok. Po pierwsze, znowu odnosicie się do podziałów, co do których mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a po drugie, jest to wierutne kłamstwo, ponieważ oddzielmy osobę z niepełnosprawnością bez względu na to, w jakim jest stopniu, od opiekuna tej osoby. To są 2 niezależne osoby. Każda z nich ma prawo do życia godnego, godnych warunków do życia. Każda z nich ma swoje niepowtarzalne potrzeby, za które musi zapłacić. Więc mówienie, że te 2 osoby są traktowane jako całość, mają 3000 zł, niepowiedzenie, że to jest 3000 zł brutto, jest policzkiem wymierzonym w stosunku do tych osób. Więc pod tym względem ja tego po prostu nie jestem w stanie przyjąć, bo dla mnie jest to obraźliwe i jest mi bardzo przykro i wstyd za ministerstwo, że takie pisma wysyła, bo godzicie państwo w godność osób z niepełnosprawnością. Naprawdę bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Jak powiedziała pani poseł, ta odpowiedź jest w szerszym zakresie, a może nawet trochę rozmija się z dezyderatem. I dlatego też kwestie, które w tej odpowiedzi się pojawiają, chciałbym podnieść jeszcze mocniej, uwypuklić, już wskazane także przez panią poseł Wróblewską. Mianowicie deklarowane są w tej chwili przez Prawo i Sprawiedliwość programy warte ponad 40 miliardów złotych. A tu nadal nie ma propozycji dla tej grupy, która też bardzo konkretnie domaga się właśnie takich środków do wydawania, zależnie od indywidualnych potrzeb każdej osoby. Po drugie, cały czas zupełnie pomijany jest ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. A co warto przypomnieć, tego wyroku domagali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Panowie Marek Ast i Stanisław Szwed reprezentowali grupę posłów przed Trybunałem. Wyrok zapadł ponad 4 lata temu i wszystko wskazuje na to, że w tej kadencji parlamentu ten wyrok nie będzie realizowany, bo również budżet na bieżący rok nie przewiduje realizacji tego wyroku. A tak jak wskazała pani poseł Wróblewska, chodzi o zrównanie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych, czyli tak jak opiekunowie osób niepełnosprawnych od dzieciństwa, tak również opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych powinny według Trybunału otrzymywać świadczenie w tej samej wysokości. I ostatnia kwestia, którą pani też podniosła, ale mam wrażenie, że pani uniknęła tej konkluzji, która wybrzmiewa coraz mocniej, że orzecznictwo, które jest wskazywane jako klucz do wielu świadczeń i które miało być w tej nowej konstrukcji rok temu, nie będzie wprowadzone w tej kadencji. I to trzeba też wyraźnie powiedzieć. Jest zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, które wskazuje jasno na terminy, w którym ów zespół pracujący nad projektem nowego systemu orzecznictwa miał być gotowy. Według tamtego zarządzenia ogłoszonego w Monitorze Polskim termin ostateczny mijał 30 marca ubiegłego roku, rok temu. Potem słyszeliśmy, że w czerwcu będzie ten nowy system, najpóźniej we wrześniu. Dziś wiemy, że powstał jakiś projekt, który jest utajniony, bo wiemy tylko z takich wyrywkowych zdań, również które padły na posiedzeniu naszej komisji, ale także na posiedzeniu plenarnym Sejmu, że ten projekt został przekazany pani minister Rafalskiej i od tej pory nikt nie ujawnia, co znajduje się w tym projekcie. A w moim przekonaniu jest to sprawa
oczywiście niezwykle skomplikowana i najpewniej wymagająca takiej cierpliwej konsekwencji w pracy, czyli powinna toczyć się publiczna debata, nawet jeżeli ona nie miałaby się zakończyć w tej kadencji, to bylibyśmy o tyle zaawansowani w poszukiwaniu tych nowych rozwiązań, że moglibyśmy w tej debacie wymienić się argumentami, co w tej propozycji jest akceptowalne, co jest trudne do akceptacji, ale co jest być może konieczne mimo tego, iż nie jest dzisiaj powszechnie akceptowalne, ale pewnie są takie rozwiązania, co do których musimy cierpliwie się przekonywać, że wprowadzenie ich w długiej perspektywie jest po prostu konieczne. Tymczasem tego nowego systemu nie ma i dlatego ja, podzielając przekonanie pani poseł Wróblewskiej, chciałem postawić tezę, żeby tę odpowiedź uznać za niewystarczającą i wystąpić o jej uzupełnienie, bo potrzebujemy tych jasnych deklaracji ze strony zwłaszcza minister rodziny, co z orzecznictwem, co z tamtym wyrokiem Trybunału i co z tym postulatem, który był głównym elementem naszego dezyderatu, czyli oto świadczenie 500 zł w gotówce dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję. Pani poseł Wróblewska jeszcze. Proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przepraszam najmocniej, bo umknęła mi jeszcze jedna rzecz. Dołożyłabym jeszcze jedno pytanie do tego, co pan przewodniczący już powiedział. Mianowicie poprosiłabym o takie faktycznie realne zestawienie tego, bo co jest, wiemy. Tylko pytanie, jak to wygląda w praktyce. Odniosę się do ustawy, o której pani wspomniała, tej ustawy, która weszła w lipcu 2018 roku, skierowanej do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dalej są kolejki na rehabilitację. To są wszystko rzeczy, które piszą osoby z niepełnosprawnościami. Dalej, żeby dostać się na rehabilitację, trzeba pójść do lekarza fizycznie. Osoba z niepełnosprawnością musi pójść do lekarza po skierowanie na tą rehabilitację. Dalej kilkumiesięczne kolejki. Dalej nie ma sprzętu rehabilitacyjnego faktycznie potrzebnego dla tych osób. Dostaję te SMS-y typu: złożyłem wniosek o wózek elektryczny. Dostałem odpowiedź, że nie ma pieniędzy i żebym zażalił się do minister Rafalskiej. Takich SMS-ów, szanowni państwo, jest bardzo dużo, takich wiadomości od osób z niepełnosprawnościami, które po prostu przychodzą do naszych biur poselskich i pytają: pani poseł, to ta ustawa jest, czy jej nie ma? Ona działa, czy nie działa? Bo ja idę do ośrodka leczniczego i oni w ogóle zupełnie co innego mówią i co innego robią, niż jest zapisane w tej ustawie. Jest jeden wielki chaos i proszę zrozumieć, że mimo iż mamy dużo fantastycznych rozwiązań i planów na papierze, to w rzeczywistości te osoby cały czas napotykają na różne trudności. Dlatego prosiłabym o taką informację, jak to w rzeczywistości wygląda z państwa danych zbieranych, bo państwo, rozumiem, że na pewno też zbieracie różne dane, jak ustawy działają po wejściu w życie. Także poprosiłabym jeszcze o taką informację. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pani. Ja postaram się odnieść pokrótce do tych przedstawionych kwestii. Oczywiście pewne informacje... Gdyby pani mogła troszeczkę bliżej mikrofon, żebyśmy panią lepiej słyszeli. Tak, dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Czy teraz już dobrze? Postaram się odnieść w takim razie do niektórych tutaj z kwestii, natomiast pewne informacje oczywiście możemy przesłać zgodnie z państwa prośbą. Więc tak, jeżeli mogę, to chyba zacznę od ostatniego akapitu pisma odpowiedzi, która wzburzyła panią poseł Kornelię Wróblewską. Więc chcę powiedzieć, że ten ostatni akapit pisma odnosił się do sytuacji wcześniejszej. Tutaj wyraźnie zostało powiedziane, że to się przełożyło, ale to nie było powiedziane, że to jest na teraz. I absolutnie na pewno nie mamy tutaj na celu jakiegokolwiek różnicowania osób niepełnosprawnych. To samo w kontekście tego wyroku Trybunału. Chcielibyśmy na pewno, żeby takiej sytuacji nie było. Ja akurat, no przepraszam, powiem wprost, nie zajmuję się bezpośrednio tym, natomiast wiem, że jest to analizowane i teraz są w tej chwili, znaczy niedawno wręcz, było spotkanie zarówno z autystykami, jak i z tymi osobami z grupy DI0. Są planowane w tej chwili spotkania. Także te działania są podejmowane. Jeżeli chodzi o konsultacje ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, oczywiście, że nie sposób, żeby z każdą osobą niepełnosprawną pewne rzeczy skonsultować, dlatego są określone gremia,
które reprezentują to środowisko i z tym, i z tymi właśnie przedstawicielami tych środowisk się spotykamy jak najbardziej, jak mówię, jako resort. Ja już nie powiem, że są takie gremia jak Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych, to jest oczywiście wszystkim pewnie wiadome, ale są również inne, znaczy Polska Rada Języka Migowego. Pani poseł na pewno to wie, to ja nawet myślę, że tutaj nie muszę wymieniać i myślę, że pan poseł też doskonale wie. Natomiast niezależnie od tego, był zarówno w okresie protestów były robione okrągłe stoły, na które nie wszystkie środowiska przyjęły zaproszenie. To też, no przepraszam, ale chyba to jednak powiem. Poza tym my jesteśmy otwarci naprawdę na całą korespondencję. Pani, ja akurat nie wiem, przyznaję, to stowarzyszenie, które pani poseł tu wymieniła, tak chcemy całego życia, jeżeli dobrze zapisałam, tak? Nie wiem w tej chwili, ale no, czy co dokładnie stało się akurat z tym ich, nie wiem, petycją, czy tutaj jakimiś postulatami. Na pewno, to mogę powiedzieć, że na pewno żadnych nie wyrzucamy do kosza i wszystkie są analizowane. I mało tego, no ten dialog jest, nie zostaje to nigdy tak, że to jest bez odpowiedzi. Także no nie chce mi się wierzyć, przepraszam, że tak powiem wręcz, ale że to pozostało. Znaczy, jeżeli chodzi o uwzględnianie tego w jakichś kompleksowych rozwiązaniach, oczywiście nie ma takich rozwiązań, które pewnie zadowolą zawsze wszystkich, tak samo jak ze środkami finansowymi, żeby tutaj mówicie państwo, my naprawdę staramy się uwzględniać indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych, na ile tylko jest to możliwe. I najlepiej by było, żeby każdy niepełnosprawny miał środki na wózek inwalidzki i dlatego między innymi zwiększenie środków tutaj funduszu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również nasze propozycje, żeby ze środków również Ministerstwa Zdrowia były finansowane no właśnie niektóre pozycje z listy sprzętu po to, żeby właśnie wzmocnić. Jeżeli chodzi o tę ustawę o szczególnych rozwiązaniach, ja powiem tak, że ja osobiście znam ileś przypadków takich osób, które zyskały na podstawie tej ustawy pierwszeństwo w uzyskaniu świadczeń medycznych, przez co inne osoby, które z kolei przyszły się skarżyć, no przepraszam, ale tak jest, że dlaczego osoby niepełnosprawne są lepsze w cudzysłowie niż osoby inne chore pacjenci i dlaczego mają pierwszeństwo po prostu w uzyskiwaniu tych świadczeń. Znaczy mamy listę dokładną, mogę powiedzieć, że mamy. Ja mogę oczywiście podesłać te dane odnośnie liczby środków przeznaczonych i tego sprzętu, z którego korzystaliśmy. Także przepraszam, nie wzięłam ze sobą tego dzisiaj. Natomiast no, będę mogła to pokazać. No, natomiast na pewno ta ustawa dała pierwszeństwo w korzystaniu tutaj tym osobom i to na pewno się zadziało. Myślę, że no, uzdrowić medycynę to naprawdę nie jest takie proste. No i to nie nasz resort za to odpowiada. No przepraszam, ale no, nie. My współpracujemy w takim kierunku, żeby były uwzględnione oczywiście potrzeby osób niepełnosprawnych. Nawet padły postulaty, czy tylko ze znacznym stopniem, tak? Natomiast nie jesteśmy w stanie z pewnością no, odpowiadać też za działania tamtego resortu. Jeżeli chodzi o Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i proponowane w nim programy, powiem tak, że w szczególności też dotyczące, myślę, usług asystenckich i tej opieki wytchnieniowej, tak, bo myślę, że to chyba tutaj jest najbardziej takie, znaczy przede wszystkim adresowane wprost do osób niepełnosprawnych, bo pytanie było o środki adresowane do osób niepełnosprawnych. Więc akurat i oddzielenie też opiekunów, tak? Tutaj pani poseł mówiła. Oczywiście pewne rozwiązania są adresowane do opiekunów, ponieważ one bezpośrednio też wpływają bezpośrednio na życie i jakość życia tych osób niepełnosprawnych samych. Więc czasami troszeczkę nie sposób to różnicować, że te dokładnie rozwiązania to tylko do opiekunów osób niepełnosprawnych, a inne rozwiązania tylko do osób niepełnosprawnych. I zarówno usługi, znaczy na pewno usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, właśnie jeden z programów tutaj, które są wymienione, nie wiem, czy pani poseł miała okazję, czy nie, tutaj się zapoznać z tą listą, tak? Tak, więc na pewno to są usługi, które będą adresowane bezpośrednio do takich osób. Jeżeli, to znaczy w tej chwili jeszcze to jest kwestia, oczywiście, że programy rządowe są jednym z podstawowych elementów Solidarnościowego Funduszu, ponieważ no trudno
trudno zrobić tak, żeby pomoc szła bezpośrednio, adresowana była poza programowo. Jednak programy są tym trzonem, powiedzmy sobie, tego rozwiązania Solidarnościowy Fundusz, tak samo jak w przypadku zresztą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tak? Też realizuje określone programy, które jednak w konsekwencji, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Jeżeli mamy tutaj centra opiekuńczo-mieszkalne, jeżeli mamy opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, jeżeli oczywiście też pragnę wspomnieć, że w tej chwili usługi asystenckie mogą być realizowane na podstawie artykułu 35 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, jeżeli tylko samorządy zechciałyby taką usługę wdrażać. No, prawda jest taka, że jest to możliwe. Oczywiście, że pula środków PFRON-u też, no, to jest worek duży może, ale jednak no, też ma swoje możliwości, tak? I wiadomo, że pewne rozwiązania znajdują większy popyt i chętniej są wydatkowane środki na określone rozwiązania, ale my na przykład nie mamy możliwości powiedzenia samorządom, że proszę bardzo wydatkować te pieniądze bardziej na rehabilitację społeczną, tak? I w tym momencie czasami troszeczkę mamy związane, no, samorząd. Więc mamy troszeczkę związane ręce. Natomiast co do tych innych rozwiązań, też jeżeli chodzi o czy mieszkania bez barier, czy asystenta osobistego, czy specjalne świadczenia medyczne, to wszystko będzie adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Więc ja nie widzę tutaj czegoś takiego, że te, znaczy że one nie będą trafiały jednak do osób niepełnosprawnych. Ja wiem, że usługa, tak, nie, rozumiem, że usługa, ale powiem tak, za każdą usługą idą finanse. Dziękuję. Tak, pani skończyła, tak? Orzecznictwo, przepraszam, proszę. Jeszcze orzecznictwo. Myślę, że jest takich kluczowych rzeczy. Więc jeżeli chodzi o kwestię orzecznictwa, państwo powiedzieliście, że ten raport jest tajny. Ja przyznaję, że też nie jestem członkiem tego zespołu i też w zasadzie, przepraszam, trochę ciężko mi się dokładnie odnosić tutaj do, ponieważ no też nie wszystkie informacje, że tak powiem, dysponuję wszystkimi informacjami pewnie, ale mogę powiedzieć tak, wiem, że poza, z tego co ja przynajmniej wiem, poza panią minister Rafalską również KPRM otrzymał ten raport i prace nad tym raportem cały czas trwają, prawdopodobnie jednak no, te rozwiązania, które zostały przedstawione, budzą różne, no nie wiem, czy to opowiedzieć, po prostu myślę, że są związane z tym określone wątpliwości może i kwestia na przykład samej niesamodzielności, tak, która miała być tam wpisana. Ja mogę tylko powiedzieć, że też, przepraszam, tutaj powstaje między innymi, za chwilkę będę na 14 szła do KPRM-u na odnośnie nowej strategii, która powstaje. Tam też jest wpisana niesamodzielność i Komitet ONZ do spraw praw człowieka ma wątpliwości, że pojęcie niesamodzielność, akurat miałam przyjemność być na obronie w Genewie, uznaje to pojęcie za obraźliwe. I chodzi o chociażby w kontekście takich, znaczy pytanie, czy się z tym zgadzam oczywiście, czy nie, bo nie musimy się z tym zgodzić, ale w kontekście chociażby takich no, bym powiedziała, wątpliwości ze strony komitetu, czy pewne słownictwo jest właściwe i czy jednak nie godzi w godność osób niepełnosprawnych, która no, jest dla nas no, priorytetowa, to chociażby nawet takie kwestie no, budzą jakieś emocje. Co do tych dat, przyznam, że wiemy, że ten raport miał powstać w określonym terminie i zaprezentowany też w określonym terminie. Natomiast no to już, przepraszam, ale to już jest wyższy poziom, żeby można było stwierdzić, kiedy de facto te rozwiązania ujrzą światło dzienne. Chyba tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To orzecznictwo wielokrotnie jest wskazywane jako przeszkoda przy wdrażaniu nowych rozwiązań i dlatego ono jest tak kluczowe. I gdy pytałem ministra Michałkiewicza podczas debaty bodajże w listopadzie, to odpowiedział, że raport trafił do pani minister Rafalskiej i tylko ona go zna. I dlatego stawiam tezę, że z niezrozumiałych dla mnie powodów taki dokument o charakterze publicznym nie jest publicznie dostępny. Również tu pytaliśmy pana dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu,
czy on może nam ten raport udostępnić. Powiedział, że nie. No to znaczy, że jednak jest nałożona na ten raport restrykcja jakiejś tajności, skoro nie możemy zobaczyć i nie wiemy, czego dotyczą te wątpliwości. Myślę, że pani w bardzo wysublimowany sposób odwołuje się do wątpliwości ONZ-owskich, ale nie trudno byłoby mi uwierzyć, że to one są powodem, dla którego nie możemy tego raportu dyskutować publicznie. A bez wątpienia jest to kluczowa kwestia. Natomiast także chciałbym, no nie wiem, jednak jakoś panią namawiać, żeby pani nie posługiwała się formułą, że za jakąś sprawę odpowiada inny resort. Wszak jest pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Ja wiem, że ta praktyka wpływania na działania innych resortów w obszarze osób z niepełnosprawnością nie jest prosta, ale myślę, że to dla pełnomocnika rządu zawsze takim organem odwoławczym czy osobą, do której może się zwracać, jest premier. No bo jeżeli inne resorty, na przykład właśnie resort zdrowia, nie realizuje zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w wystarczającym stopniu w te różnego rodzaju pomoce techniczne, no to bez wątpienia nie możemy uznać, że jest to inny resort i nie będziemy go o to naciskać. To myślę, że takie są zawsze oczekiwania, że pełnomocnik rządu będzie podejmował te interwencje, bo jeżeli ich zaniecha, no to w ogóle sprawy nie mają żadnej szansy, żadnej perspektywy. Szanowni Państwo, dlatego raz jeszcze stawiam wniosek tu, tak jak wcześniej też potwierdzała pani poseł Wróblewska, aby uznać odpowiedź za niewystarczającą i wystąpić o jej uzupełnienie. Czy do takiej propozycji decyzji komisji w tej sprawie jest zgoda? Nie słyszę uwag, zatem uznaję, iż komisja podjęła taką decyzję i w sprawie dezyderatu, w sprawie nowych rozwiązań kierowanych do osób niepełnosprawnych wystąpimy o uzupełnienie odpowiedzi. Przechodzimy do kolejnego punktu. Bardzo proszę pana posła Mirosława Maliszewskiego o przedstawienie petycji w sprawie zmiany ustawy z 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo. Przedmiotem petycji jest zmiana ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Wnoszący ma oczekiwanie, aby takiej zmiany dokonała komisja. Mieści się zarówno petycja, jak i propozycja w kompetencjach naszej komisji. Natomiast trzeba zastanowić się, czy żądanie zawarte w petycji jest uzasadnione i jest potrzeba wprowadzenia takiej zmiany. Otóż wnoszący prosi o to, aby zmiana dotyczyła złagodzenia wymogów stawianych doradcy restrukturyzacyjnemu. Głównie dotyczy to, albo przede wszystkim dotyczy to zniesienia obowiązku posiadania przez co najmniej 3 lata doświadczenia w zarządzaniu majątkiem upadłego przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnioną częścią poza innymi wymaganiami, które są stawiane przed ubiegającym się uzyskanie takiej licencji. Warto powiedzieć, że wymóg taki obowiązuje już ponad 10 lat i do tej pory nie było sygnałów o tym, aby go kwestionować, aby dokonywać zmian. Wydaje się więc, że w związku z tym wymóg posiadania tego 3-letniego doświadczenia praktycznego obok wymogu posiadania wyższych studiów i zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra sprawiedliwości jest zasadny. Moim zdaniem nie można dopuścić do tego, aby doradca restrukturyzacyjny nie posiadał praktycznej wiedzy i praktycznego doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, bo gdy będzie już posiadał taką licencję, będzie musiał prowadzić właśnie postępowanie naprawcze czy restrukturyzacyjne. W związku z tym wnoszę o to, aby żądania zawartego w petycji nie uwzględnić. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem jest rekomendacja, aby nie uwzględnić żądania będącego przedmiotem petycji w sprawie zmiany ustawy z 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Czy wobec takiej rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, a zatem uznaję, iż komisja podjęła taką decyzję.
Przechodzimy do kolejnej sprawy. Bardzo proszę pana posła Roberta Warwasa o przedstawienie petycji w sprawie zmiany ustawy z 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze w zakresie artykułu 134. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisja, szanowni państwo. Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany artykułu 134 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze poprzez nadanie następującego brzmienia. Przepisy o organach spółdzielni stosuje się także podczas postępowania upadłościowego, jeśli z przepisów prawa upadłościowego nie wynika inaczej. Podczas postępowania upadłościowego należy konsultować jego przebieg ze związkiem rewizyjnym, w którym spółdzielnia była zrzeszona, lub Krajową Radą Spółdzielczą. Petycja mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu i spełnia wszelkie wymogi formalne. Proponowane w petycji rozwiązanie polega na dodaniu w artykule 134 drugiego zdania nakazującego konsultowanie przebiegu postępowania upadłościowego spółdzielni ze związkiem rewizyjnym, w którym spółdzielnia była zrzeszona, lub Krajową Radą Spółdzielczą. Zdaniem wnioskodawców proponowana zmiana umożliwi bardziej efektywne prowadzenie postępowań upadłościowych spółdzielni, w konsekwencji zwiększy szansę na wypracowanie wspólnie ze związkiem rewizyjnym lub Krajową Radą Spółdzielczą działań naprawczych podejmowanych wobec spółdzielni z uwagi na wysoko specjalistyczny charakter tych podmiotów oraz ich doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa spółdzielczego. Jednakże z treści petycji nie wynika jasno, czy zamysłem wnioskodawców było wprowadzenie obowiązku konsultacji dotyczącej jedynie właściwego postępowania upadłościowego, czy również postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wskazać należy, że w artykule 134 ustawy Prawo spółdzielcze, właśnie ten punkt dotyczy, podobnie jak wszystkie przepisy rozdziału 8, upadłości spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowej. Przepisy te mają szczególny charakter wobec prawa upadłościowego. Podstawą do ogłoszenia upadłości spółdzielni jest jego niewypłacalność, która następuje w sytuacji, gdy wartość aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, jak również gdy następuje utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jednak pomimo stanu niewypłacalności walne zgromadzenie spółdzielni może podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółdzielni. Zwrócić należy uwagę, że wszczęcie postępowania upadłościowego nie pozbawia spółdzielni praw, jakie jej przysługują. Z tego też powodu zarówno Związek Rewizyjny, jak nadal może pełnić funkcję doradczą wobec spółdzielni, jak również Krajowa Rada Spółdzielcza może wykonywać działalność informacyjną wobec swoich członków. Jednakże, o czym warto pamiętać, postępowanie upadłościowe nie ma co do zasady na celu prowadzenia działalności naprawczych. Kwestie związane z postępowaniem naprawczym reguluje ustawa o prawo restrukturyzacyjne, a nie prawo upadłościowe. W związku z powyższym proponowana w petycji zmiana artykułu 134 nie przyniosłaby skutków, jakie wskazuje autor petycji. Związek Rewizyjny czy Krajowa Rada Spółdzielcza nadal nie byłyby uczestnikiem postępowania upadłościowego i nie mogłyby na przykład zgłaszać propozycji układu. Ponadto obecne przepisy nie pozbawiają możliwości wykonywania przez oba organy działalności konsultacyjnej względem spółdzielni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Bardzo proszę, panie pośle, o raz jeszcze sformułowanie rekomendacji rozstrzygnięcia. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisja, szanowni państwo, tutaj rekomenduję tutaj takie działania, że tutaj proponowana w petycji zmiana przepisu nie pozwoliłaby na osiągnięcie celu, jaki został wskazany w uzasadnieniu petycji. W związku z powyższym proponuję nieuwzględnienie przez komisję żądania będącego przedmiotem petycji. Dziękuję. Dziękuję. A zatem jest rekomendacja, by nie uwzględnić żądania będącego przedmiotem petycji w sprawie zmiany ustawy Prawo spółdzielcze z 1982 roku. Czy wobec takiej rekomendacji są uwagi? Nie słysza, zatem uznaję, iż komisja podjęła taką decyzję. Przechodzimy do kolejnego punktu i ponownie proszę pana posła Roberta Warwasa o przedstawienie petycji, tym razem w sprawie zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz kodeksu postępowania cywilnego w zakresie uwzględnienia zmian w obowiązującym ustawodawstwie.
Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, Szanowni Państwo, przedmiotem petycji jest żądanie nowelizacji artykułu 7 punkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece poprzez zastąpienie wyrazu państwowej wyrazem rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz żądanie nowelizacji artykułu 8 tej ustawy poprzez zastąpienie wyrazu kasacji wyrazami skargi kasacyjnej. Ponadto wnoszący petycję domagają się zastąpienia w artykule 784 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego wyrazu państwowej wyrazami rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Petycja mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu. Autor petycji informuje, że zmienione przepisy nie uwzględniają powołania w 1990 roku samorządu terytorialnego, a w artykule 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece zastąpienia kasacji skargą kasacyjną w postępowaniu cywilnym. W ocenie autora petycja te zmiany wywołują pozytywne skutki prawne poprzez podwyższenie poziomu przejrzystości prawa. Ja również tutaj podsumowując, tutaj zgłaszam taki postulat, że tutaj te postulaty zamieszczone w petycji zasługują na uwzględnienie, a zmiany przepisów w tym zakresie przyczynią się na pewno do większej spójności i jasności obowiązujących przepisów. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Widzę. Panie pośle, zatem jak ostatecznie rekomenduje Pan rozstrzygnięcie postulatów zawartych w petycji? Do tej pory w podobnych petycjach po prostu przyjęliśmy taką zasadę, żeby po prostu nie nowelizować tych, nie zgłaszać takich inicjatyw, tylko po prostu występować do właściwych ministerstw z prośbą o uwzględnienie propozycji właśnie tych zmian, oczywistych zmian. I ja bym tutaj też zwrócił się właśnie z cytatem, żeby tutaj opisać tą sytuację i te proponowane przez autora petycji propozycje zmian przepisów, aby przy najbliższej nowelizacji tutaj omawianych ustaw uwzględnić te propozycje. Dziękuję. Dziękuję. Panie pośle, to proponowałbym podobnie jak na wcześniejszym posiedzeniu, zwłaszcza wobec wyjaśnień, jakie zostały przedstawione, iż sprawy są na różnym etapie zaawansowania w ramach projektów rządowych, aby skierować dezyderat do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie uwzględnienia postulatów, które uważamy za uzasadnione, aby je rozważyć, uwzględnienie w projektach rządowych, które są czy to już opracowane, czy w opracowaniu. Bo to wtedy też wyjaśni, na ile jakieś sprawy są poza dzisiaj zasięgiem tych projektów, a na ile już są tak naprawdę realizowane. To jest bardzo dobra propozycja, rekomenduję podobne działanie. Dziękuję. Dziękuję, a zatem propozycja, byśmy wystąpili w sprawie tej petycji z dezyderatem do Prezesa Rady Ministrów o uwzględnienie postulatów zawartych w petycji w pracach nad rządowymi projektami ustaw. Czy do takiej propozycji są uwagi? Nie słyszę, a zatem uznaję, iż komisja podjęła taką decyzję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Bardzo proszę pana przewodniczącego Grzegorza Raniewicza o przedstawienie petycji w sprawie zmiany ustawy z 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń w zakresie penalizacji nieodebrania paragonu fiskalnego przez uprawnionego nabywcę towaru lub usługi. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Autor petycji koncentruje się głównie na takiej przesłance, że w trakcie transakcji zakupowej, kiedy wystawiany jest paragon fiskalny, obecnie w polskim prawie nie ma obowiązku odebrania tego paragonu, to znaczy nieodebranie paragonu też nie jest karane. Pragnie wprowadzić kary dla osoby, która takiego paragonu nie odbiera, a jest to w myśl autora ma to zapobiegać uszczupleniom podatkowym zarówno na VAT-ie, jak i również na podatku dochodowym, gdyż niejako autor wskazuje na to, że występuje uszczuplenie podatkowe w formule takiej, że osoba, która wydaje te paragony,
a właściwie nie wydaje, czyli w tym momencie zbiera je, następnie na podstawie tych paragonów wystawia fałszywe faktury na inny podmiot. To jest jedna procedura, a druga procedura według autora to jest taka, że w ogóle sprzedaż nie jest ewidencjonowana na kasach, czyli następuje uszczuplenie podatkowe poprzez to, że sprzedaż odbywa się niejako poza kasą fiskalną. Do tej petycji mam oczywiście analizę Biura Analiz Sejmowych i autorzy tej analizy postawili sobie głównie dwa pytania. Czy dobór proponowanych środków legislacyjnych jest adekwatny i proporcjonalny do zamierzonych celów? To jest pierwsze pytanie. Czyli czy należy karać osobę, która jest zupełnie poza transakcją, gdyż oszustwo następuje pomiędzy innymi podmiotami niż osoba, która nie odebrała. Ta osoba, która nie odebrała paragonu, niejako nie jest w ogóle uczestnikiem tego oszustwa. Oraz czy obecny system prawny nie gwarantuje już dostatecznych środków, aby zapobiegać tego typu przestępstwom. I z analizy tej wyłania się taka przesłanka, że obecny system prawny już jest, a nadal jest również uszczelniany i obecnie trwają prace mające na celu dodanie takiego punktu, który uniemożliwi wystawiania paragonów fiskalnych, jeżeli na tym paragonie nie będzie nadanego numeru NIP, na który po prostu nabywca faktury, każdy, który prowadzi działalność gospodarczą, takim numerem się posługuje. W związku z tym tego typu przestępstwo nie miałoby już możliwości odbycia się, gdyż na paragonie fiskalnym ten numer będzie występował. Natomiast odnośnie czy dobór proponowanych środków jest adekwatny i proporcjonalny do zamierzonych celów, należy tutaj, autor tu analizy wskazuje, że nie, gdyż byłoby to zbyt restrykcyjne, a mało tego, byłoby to niewykonalne, aby sprawdzić, gdyż no nie jesteśmy w stanie z punktu widzenia państwa postawić przy każdej kasie fiskalnej kogoś, kto będzie to kontrolował. Poza tym coraz mniej jest transakcji, które odbywają się w systemie kasowym, gotówkowym, a coraz więcej transakcji jest, które odbywają się za pośrednictwem kart płatniczych, jak również coraz więcej transakcji jest, które odbywają się za pośrednictwem handlu internetowego i przez to one samoistnie eliminują tą możliwość przestępstwa. Poza tym w Urzędzie, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad tym, aby wprowadzić kasy online, które będą się komunikowały bezpośrednio z systemem, a więc również transakcja na bieżąco będzie przesyłana do jako takiej serwera, bazy Ministerstwa Finansów, więc również zapobiegnie to tego typu przestępstwom. Jeżeli jest przedstawiciel ministerstwa, to z chęcią posłuchałbym opinii na temat tej, jeżeli nie, to rekomendowałbym nieuwzględnienia żądania będącego przedmiotem petycji. Dziękuję. Czy jest przedstawiciel ministra finansów? Nie ma. A zatem rekomendacja pana przewodniczącego, aby nie uwzględnić żądania będącego przedmiotem petycji postulującej zmiany w kodeksie wykroczeń w zakresie penalizacji nieodebrania paragonu fiskalnego przez uprawnionego nabywcę towaru lub usługi. Czy do takiej rekomendacji są zastrzeżenia? Nie słyszę, zatem uznaję, iż komisja podjęła taką decyzję. Przechodzimy do ostatniego punktu. Bardzo proszę pana posła Mirosława Maliszewskiego o przedstawienie petycji w sprawie uchylenia artykułów 7 i 17 ustawy z 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Wnoszący petycję prosi nas o to, abyśmy przygotowali projekt ustawy, która uchyli artykuł 7 i artykuł 17 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku, a więc ustawy stosunkowo świeżej o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Warto zwrócić uwagę, że ustawa mówi o tym, że w kwestiach, które porusza wnoszący petycję, że konkretnie artykuł 5 ustawy, że w niedzielę i święta w placówkach handlowych
handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzenie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywanie prac w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są zakazane. I w artykule 6 dokonuje wyłączeń w postaci kilku placówek, na których czy w których taki handel może się odbywać. Natomiast w artykule 7, on dotyczy petycji, mówiono jest o tym, że nie obowiązuje ten przepis w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. Mówiąc krótko, wnoszący petycję prosi o to, aby wyeliminować zwolnienia niektórych niedziel z objęcia zakazem prowadzenia w czasie ich trwania handlu. Co w tej sprawie dzieje się w Sejmie? Otóż w Sejmie są dwa projekty regulujące kwestie handlu, ograniczeń handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. Pierwszy to jest projekt zawarty w druku 2423, który wycofuje zmiany, który, mówiąc krótko, chce doprowadzić do tego, aby handel był w niedzielę i święta możliwy. Jest też drugi projekt, projekt poselski, który doprecyzowuje nieścisłości zawarte w tej ustawie, ale nie dotyka kwestii, którą porusza wnoszący petycję. Można by się zastanowić więc, czy materia, którą wnoszący petycję, jest na tyle istotna, abyśmy jako komisja podjęli decyzję o przygotowaniu projektu w tym zakresie. Chcę też powiedzieć, że w materiale, który został poddany analizie, we wnioskach, nie doszukano się potrzeby pilnej nowelizacji ustawy z 10 stycznia 2018 roku, ani nie przedstawiono jakichś oczekiwań takiego czy innego środowiska, które o takie zmiany by wnioskowały. Wnoszący petycję w taki sposób bardzo też mocny, jak gdyby przedstawia dowody, że ustawa jest nieścisła, że ustawa nie spełnia oczekiwań chociażby jego, w związku z jego poglądami, powołując się na spędzanie niedzieli z Bogiem i rodziną, podając także przykłady niektórych polityków, którzy zdaniem wnoszącego petycję głosowali za ograniczeniami, po czym dokonywali zakupów. Ja sam jestem ciekawy, jaka będzie opinia strony rządowej w tym zakresie, ale już w tej chwili sygnalizuję, że będę wnosił o to, aby nie uwzględnić żądania zawartego w petycji. Dziękuję. Kto z Państwa? Tak, Pani, bardzo proszę. Dzień dobry. Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Ja się nazywam Janina Suzdorf. Więc proszę Państwa, zostałam upoważniona do tego, żeby przekazać następujące stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mianowicie takie, że ministerstwo nie popiera propozycji przedstawionych w petycji. Obecnie także nie są planowane przez resort jakiekolwiek zmiany, które by prowadziły do kierunku oczekiwanego przez autora petycji, czyli do rozwiązania zmierzającego do tego, żeby wszystkie niedziele i święta były objęte zakazem handlu. I warto też przypomnieć, że ustawa, która jest przedmiotem petycji, no w sposób etapowy ogranicza liczbę niedziel, które są objęte zakazem handlu. Docelowo dopiero od 2020 roku przewiduje ta ustawa, że 7 niedziel byłoby niedzielami handlowymi. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To ja się chciałbym dołączyć. Chciałbym powiedzieć, że w moim przekonaniu bardzo błędny jest i wprowadzający w nieporozumienia tytuł tej ustawy, bo przecież to nie jest całkowity zakaz. To jest ograniczenie handlu. Wiele placówek w tym dniu handluje. I jeżeli mówimy o ograniczeniu ze względu na pracowników, to przecież wiemy, że w wielu firmach w niedzielę pracownicy pracują wcale nie lżej, a może nawet często ciężej niż w handlu. Przecież nikt, wydaje się rozsądny, nie postuluje, żeby w niedzielę zamknąć restaurację. Natomiast wiemy, i to w tej chwili już widać po okresie obowiązywania tego ograniczenia, że na przykład obroty restauracji znajdujących się w dużych obiektach handlowych
bardzo znacznie spadły, a często są to restauracje lokalne, restauracje polskie, często rodzinne, które zostały stworzone ogromnym nakładem sił, środków i ryzyka podejmowanego przez tych ludzi. I oczywiste jest, że zmniejszenie liczby klientów takich centrów handlowych powoduje znaczące zmniejszenie także osób odwiedzających te restauracje i to się przekłada na sytuację tych restauracji. Jak słyszę od ekspertów, restauracje sieciowe mogą, jak to się określa w branży, rozsmarować to pogorszenie wyniku. Czyli jeżeli są sieciowe restauracje, to one oczywiście sobie rozkładają tę stratę. Natomiast jeżeli są to pojedyncze, lokalne restauracje, no to one nie mają takiej możliwości i to bardzo poważnie zagraża ich dalszemu funkcjonowaniu. I wreszcie to, co miało być takim niedopowiedzianym, ukrytym jednak, a być może zasadniczym powodem, to chodziło o ograniczenie dochodów wielkich sieci handlowych, a zwiększenie przychodów małych sklepów lokalnych. Praktyka pokazuje, że to tak nie działa, że to nie jest takie proste, że wielkie sieci mają przemyślane strategie zachowań w takich sytuacjach, a małe, często właśnie takie rodzinne sklepiki są bezbronne wobec tych procesów, które się dokonują. I że na koniec bez wątpienia jedynym oczywistym beneficjentem tych ograniczeń w handlu są stacje benzynowe. I jak widzę stacje benzynowe w mojej okolicy we Wrocławiu, no to się nie dziwię, że to na pewno są podmioty bardzo zadowolone, bo sprzedaż benzyny to idzie swoim trybem, natomiast sprzedaż tych wszystkich produktów, które dodatkowo znajdują się na coraz bardziej rozbudowanych półkach na stacjach benzynowych, stanowi bez wątpienia źródło rosnącego przychodu. A zatem w moim przekonaniu to absolutnie nie tędy droga i tym bardziej jestem za tym, żeby uznać żądanie tej petycji za bezzasadne i nie uwzględnić żądania tej petycji. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby dołączyć do tej dyskusji? Nie widzę, a zatem rekomendacja, by nie uwzględnić żądania będącego przedmiotem petycji przedstawionej przez pana posła Maliszewskiego, a dotyczącego zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. Nie słyszę uwag, zatem uznaję, iż komisja podjęła taką decyzję. Na tym wyczerpaliśmy porządek tego posiedzenia. Przypominam, iż o godzinie 13 mamy jeszcze jedno posiedzenie naszej komisji. Dziękuję Państwu, zamykam posiedzenie komisji.